Mateusz Bęcz, dzień dobry, zapraszam na serwis sportowy. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin w przyszłym sezonie po raz pierwszy w historii zagrają w Lidze Mistrzyń. W Wiedniu odbyła się ceremonia losowania tych grup w tych elitarnych rozgrywkach. Lubinianki zmierzą się m.in. z obecnie najsilniejszą drużyną w Europie, czyli norweskim Vipers Kristiansand. W gronie pozostałych grupowych rywalek miedziowych znalazły się duńskie Esbjerg i Ikstad, węgierski Rail Cargo Hungaria, słoweński Krim Ljubljana, francuskie Metz oraz rumuński Rapid Bukareszt. Wszystkiego się spodziewaliśmy i tak się też stało. Wśród 16 zespołów, wszystkie są bardzo dobre, na kogo byśmy nie trafili, to trzeba się zmierzyć naprawdę z potęgą europejską piłki ręcznej kobiecej. Będziemy walczyć. Szykuje się zatem znakomita promocja Szczypiorniaka i naszego miasta, co pokazała już faza grupowa Ligi Europejskiej, gdzie hala RCS pękała w szwach. Mam taką nadzieję, że kibice szczelnie wypełnią halę w Lubinie i mam nadzieję, że poniosą nasze dziewczyny do zwycięstw. Mistrzynie Polski nie są uważane za faworytki, wręcz przeciwnie. Miedziowe w konfrontacji z utytułowanymi rywalkami nie zamierzają jednak składać broni. Zgłaszając się do Ligi Mistrzów, nie spodziewamy się nikogo słabszego. Zdajemy sobie sprawę, że to są czołowe drużyny w Europie, skupiające najlepsze zawodniczki na świecie, z wieloma międzynarodowymi sukcesami, dlatego spokojnie do tego losowania podchodziłam. Był taki moment w trakcie losowania, że nie było jeszcze uzupełnione miejsce trzecie w grupie A i tak pomyślałam, że moglibyśmy być my, no ale tak się nie stało. Mamy mieszankę dobrych znajomych z Metz, z Francji, mamy dwie duńskie drużyny węgierskie, no i zwycięzcę Champions League, co myślę będzie dużą atrakcją dla kibiców, zobaczenie zwycięzcy poprzedniej edycji Champions League. Zrobiliśmy pierwszy krok, no i cóż, musimy iść do przodu, czas na wyzwania. Pierwsze mecze są zaplanowane na 9 i 10 września. Przy okazji Dni Lubina odbył się także turniej tenisowy. Przez dwa dni intensywnych rozgrywek na kortach zmierzyło się ponad 50 zawodników. Sobota i niedziela w Lubinie upłynęły przy intensywnych rozgrywkach tenisowych. Turniej był rozgrywany w kategoriach debel kobiet, debel męski, single mężczyzn open i 50+. Nie zawiedli nas nasi przyjaciele z Polkowic, z Legnicy, z Jawora, gdzie licznie do nas przyjechali. Łącznie w turnieju wzięło udział 52 tenisistów, w tym 16 kobiet. Serdecznie dziękuję w imieniu swoim, jak i wszystkich uczestników turnieju oraz naszej całej społeczności tenisowej, Regionalnemu Centrum Sportowemu, że poszerzył program obchodów Dni Lubina o ten turniej i mamy nadzieję, że wpisze się on na stałe do kalendarza święta naszego miasta. Organizatorzy zapraszają na kolejne rozgrywki tenisowe do lubińskiego RCS-u. Wraz z początkiem przygotowań do nowego sezonu 2023-2024 w sztabie szkoleniowym KGHM Zagłębie Lubin doszło do kilku zmian personalnych. Analitykiem zespołu miedziowych będzie 26-letni Norbert Onłocha. Natomiast obowiązki pierwszego trenera bramkarzy przyjął Tomasz Król. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.